Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Królicza Strefa. A dzisiaj zrobimy sobie kontrolne dopuszczanie, także zapraszam do oglądania. No i mamy tutaj samiczkę rasy wiedeński niebieski. Samiczka była dopuszczona 8 stycznia. Dała się pokryć tylko raz. Teraz sobie ją wrzucimy i sprawdzimy, co się będzie działo. Chodź malutka do samca. Zobaczymy, czy samiczka będzie uciekać, chrumkać. Co się będzie działo. Taki to ty nic nie zrobisz. Proszę, nie wiem, ale to chyba takie było nieudane. Na pewno nieudane, samiczka uciekła. To chyba. No i co? Nie, samiczka chrumka. Także nie będę jej stresował. Wydaje mi się, że może w końcu się udało. Ciekawe. Nic, poczekamy. Dobra, pójdziemy sobie teraz do samiczki burgundzkiej i zrobimy to samo. No i dla odmiany ta samiczka została dopuszczona 15 stycznia. Dobrze, to było chyba 4 dni po zmarnowanym wykocie. Bierzemy ją do samca. Samiczka u samca. Też to była jakaś dziwna akcja. Co tu się dzieje ciekawego? Nic, ja sobie spauzuję i zobaczymy, co się będzie działo i potem wam dam znać, bo nie wiadomo, co tu się może wydarzyć i ile to może trwać. Także do zobaczenia za chwilę. No i tak, powiem wam, taka sytuacja, że samiczka dała się pokryć samcowi nie raz, nie dwa, a nawet 3 razy. Także na pewno sobie to w domu odnotuję, że taka sytuacja miała miejsce. No i zobaczymy. No ale jak dobrze wiecie, czasami nawet jak samiczka jest zakocona, da się pokryć samcowi, także no zobaczymy. No i po kontrolnych dopuszczeniach przejdziemy sobie teraz do reszty króliczków. Tutaj burgundy, które mają na dzień dzisiejszy 2,5 miesiąca, także jeszcze około 2 tygodnie razem i będzie trzeba je rozdzielić. Bo tutaj to chyba wszystkie samce są. Jeszcze sobie dokładnie sprawdzę. Ale na 95% to są 3 samcury. Dobra, cwaniaczki. Sypniemy wam trochę czegoś lepszego, bo widzę, że lepsze jest żarte, a reszta co? Może wcinać sobie ładnie. Siema, smyki. Już dłużej gryziesz mnie. Ała, ty mały świnioku. Dobra. Tutaj wszystko. Jak widzicie, one są z 6 listopada. Teraz przejdziemy sobie do kolejnej bandy. O, proszę. Masz, mama. O, fajna ty jesteś, dobra.
Przecież zaraz dostaniecie. Proszę, jedna miseczka. I druga. Tak maluszkie wyglądają. Ten koleżka jest piękny. Fajnie sobie rosną. Także jest ok. Dobra. A, tutaj Wiednie. Dzisiaj pominiemy. Kontrolne dopuszczenie było. Ta para dalej do sprzedania. Ta samiczka może w końcu zakocona, bo coś tam mruczała. Przejdziemy sobie do samczyka. Belgijskiego. Również sobie mu tam. Masz, gościu, cinaj. To jesteś, kurde, fajny. O. Aha, ważyłem tego królika dzisiaj i ma 6,5 kg. Także ładnie. No dobra, lecimy do Rudzielców. No i jesteśmy u króliczków burgundzkich. O, taka sytuacja. Proszę, karmidło opanowane. Proszę, co tu się dzieje? Walka o pożywienie. No jest właśnie najgorsze, jak takie małe króliczki wskakują do karmideł, bo one tam po prostu się załatwiają, robią wszystko, siku, bobki. Potem to zjadają. No i to jest jeden z najczęstszych przypadków kokcydiozy. No ale co na to poradzimy, jak nic poradzimy? O, jeden tam się mleczkiem zadowala. Proszę, co tu się wyprawia? Masakra. Specjalnie dałem troszkę wyżej te karmidło, żeby te małe smiki tam nie wskakiwały, ale nic to nie daje. Jak widać, no, ten tam walczy z chlebkiem. Dobra. A tu ponownie jesteśmy u tej samiczki. Tak mówię, dała się pokryć samcowi 3 razy. Dosypię i na jedzonka. Okej. Też samiczka. Ona miała młode w listopadzie. Także na wiosnę opuścimy sobie ją ponownie. No, u góry samczyki. Tak to wygląda. Tutaj mamy pustą klatkę. Na pewno coś tutaj dokupię. No plan jest taki, że jeśli ta samiczka zmarnuje kolejny miot, to po prostu pójdzie do likwidacji. I dokupię 2 kolejne samiczki burgundzkie. Chciałbym mieć 4 samice. I 2 samce, także tu są samczyki. Tutaj mamy samiczkę, u góry również 2. Także na pewno w tym roku będą 4 samiczki burgundzkie w stadzie podstawowym. A co dalej, to zobaczymy. Plany jakieś są, ale pomału zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, w dzisiejszym odcinku to w sumie tyle. Ja sobie jeszcze potem wodę uzupełnię. No i do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam i cześć.